Witajcie na kolejnym klipie. Coś ciekawego. Firma Montis wysłała mi taki dosyć nietypowy kabelek. No takie 4 w jednym. 65W, jak napisali, fast charge. Oczywiście można na nim sobie też dane wymieniać. I ciekawe, czy on faktycznie ładuje w trybie fast charge. Mam odpowiednią ładowarkę do tego, żeby to sobie sprawdzić, co zaraz zobaczymy. O tyle fajnie, że ładowareczka jest na USB, więc wykorzysta cały potencjał. No i tutaj mamy na tym kabelku, tak jak nam napisali, różne wtyczki, różne końcówki. No i jest na przykład standardowe, tutaj jak widzicie, USB typu A, czyli zwykłe USB. Mamy USB typu C, tylko że muszę sobie to otworzyć, żeby zobaczyć. O, tutaj widzicie. Mamy USB Lightning. USB Lightning to jest właśnie ta nakładka, którą przed chwilą ściągnąłem. I to jest nakładka stosowana głównie przez firmę Apple do ich różnych Maców, do chyba do AirPodsów też. Można też tym pewnie iPhone'a jakiegoś podłączyć. Oczywiście do ładowania i do ściągania danych. No, mi się to nie przyda, bo nie mam nic z tej firmy, więc raczej sobie tego nie będę używał. Ale no, jak ktoś ma, to na pewno mu się to przyda. Z tej strony mamy USB Lightning i USB typu C. A co jest z drugiej strony kabelka? USB typu A, czyli standardowe, zwykłe USB, plus oczywiście USB typu C. Tylko że bardzo mocno siedzi z tej strony, ciężko się otwiera, ale to w sumie nie przeszkadza. No i tutaj mamy USB typu C w środku. Dobrze, że mocno siedzi, bo jakbyśmy podłączyli pod ładowarkę, by wypadło, no to byłaby troszkę lipa. A przy tej ładowarce mi będzie zwykły USB potrzebny tak naprawdę. Wiecie, czym się różni USB typu C od USB zwykłego, od typu A? No właśnie tym. To jest USB typu A. A USB typu C możecie wkładać obojętnie którą stroną. Dlatego zwykły USB raczej nie przetrwa. Podłączmy sobie tą ładowarkę do listwy. Tutaj mamy nasz kabelek w takiej dosyć fajnej osłonie nylonowej. Metrowy. Myślę, że spokojnie nam wystarczy. No i co dalej? Musimy sobie sprawdzić, czy faktycznie mamy to fast charge. To można sobie troszkę do tyłu tutaj przesunąć, żeby nie przeszkadzało, bo i tak nie będziemy używać USB Lightning. No i co? Podłączymy jakiegoś smartfona, zobaczmy, czy to w ogóle ładuje, czy to ma sens jakikolwiek. Bo jeszcze tego nie wiemy. Mamy jakiegoś smartfona. No oczywiście jak będzie 0%, nie wiem na ile on jest naładowany, no to nie pokaże nam tego szybkiego ładowania. Nie wiem na ile procent tutaj baterii zostało, zaraz się okaże. Ten telefon ładowałem ostatnio pół roku temu, więc pewnie 0. Nie, 4%, o. To jeszcze nie ma takiej tragedii. To może i USB, szybkie ładowanie USB możliwe, że się nawet uruchomi. Możliwe, zobaczymy zaraz. Na razie 4% stoi. Powinno to ładowanie dosyć szybko iść. No, fast charge ma tą... znaczy, to nie jest może wada, po prostu fast charge działa tak, że procesor z ładowarki musi się skomunikować z mikroukładem w smartfonie. I tu widzę, że działa, bo już mamy 5%, czyli idzie to ładowanie dosyć szybko. Nie jestem tylko pewien, czy jak jest 0% na smartfonie, czy wtedy te układy, jakiś tryb awaryjny w smartfonie właśnie nie przechodzą, że się wolniej ładuje przez na przykład 2%, a później zaczyna zasuwać coraz szybciej. To by trzeba było w specyfikacji technicznej sobie sprawdzić. No mamy 5%. Oczywiście to zależy od smartfona. Już mamy 6%, widzicie. Tutaj na tym smartfonie fast charge działa. A ten smartfon obsługuje maksymalnie fast charge do 45W. No i dosyć szybko idzie. Jest ok, już mamy 6%. W takim tempie to on powinien się naładować w 15 minut, bo tutaj jest dosyć mała bateryjka. Także no, wiemy, że kabelek obsługuje ten cały fast charge i będzie nam on działać. Oczywiście trzeba mieć ładowarkę, która też to obsługuje, bo to sam kabel Wam nie wystarczy do tego, nie? Bez ładowarki będzie ładować w zwykłym trybie. Dobra, zobaczmy inny smartfon.
każdy z tych smartfonów, które tutaj pokazuję, są różnych firm i każdy z nich obsługuje różne sposoby ładowania, ale mają też fast charge. Zobaczmy kolejnego smartfona. Pokazuje mi 1 godzina 47 minut do pełnego naładowania ten smartfon. No i ten chyba nie jest do końca kompatybilny. To jest stary smartfon. On obsługuje szybkie ładowanie, ale stworzone przez swoją firmę. Niby ma też ładowanie szybkie stworzone przez na przykład Qualcomma, ale chyba go nie obsługuje. Możliwe, że jest po prostu za stary. Dobra, to tego sobie odpuścimy, bo widzę, że on tego nie obsługuje. Można by jeszcze się pobawić, jakby go trochę podładować i zobaczyć, ale być może ten smartfon nie ma tego. Kolejny. To jest nowy smartfon sprzed roku mniej więcej. Zobaczmy na nim, jak to wyjdzie. Tutaj tak, włączyło się fast charge. Widziałem, że była ikonka takiego szybkiego ładowania. Super. Mamy 25% w tej chwili. Zobaczymy, jak to będzie szybko szło. Tu też nam się zapaliła ikonka szybkiego ładowania. Super. Powinno zaraz 26 skoczyć, później 27. Super. Widzę, że jest 26 i no i za kilkanaście sekund pewnie się 27 pojawi. Także jest ok. Ten smartfon się różni od pozostałych tym, że tutaj można ładować ładowarką, która ma 90 W nawet. A kabelek, który tutaj mamy, przenosi, no jakbyśmy go podłączyli w trybie USB typu C, no to 65 W. Kabelek typu USB-A do USB-C 5 A aż, czyli wychodzi na to, że teoretycznie powinien on więcej tutaj przepuścić, tylko byśmy musieli sobie to policzyć. Widzicie, 27% już jest, a tu jest bateria 5000 mAh, więc dużo większa. No, nie jest źle. W ogóle jakie napięcie ma cały ten fast charge? Zobaczmy sobie napięcie. To sobie przeliczymy. Fast charge od Qualcomma oczywiście by musiało być. Jeszcze mi Wi-Fi nie złapało. O, teraz jest. Dobra, zobaczmy. 5 V. I prądem maksymalnym. Tam jest oczywiście kilka wersji tego fast charge, ale technologia fast charge niby ma 5 V i prąd maksymalny 2 A. Może wpiszmy inaczej, Qualcomm. Bo to chyba Qualcomm wymyślił fast charge. Napięcie wyjściowe 5, 9, 12, 15, 20 V. No to jeżeli ten kabelek ma 65 W, ładowarka ma 80 W, z tego co wiem do 90, no tam chyba maksymalnie 90 ona miała. Między 3,6 a 20 V zależnie od wersji jego. I oczywiście musielibyśmy sobie pomnożyć tutaj wolty razy ampery, bo tutaj mamy z USB typu A do USB-C 5 A. Nie wiem, czemu tak podali. Być może przez to, że różne standardy są. No to jak jest na przykład, nie wiem, 12 V, wchodzimy w kalkulator, 5 razy 12, no to mamy 60, no to by pasowało, ten kabelek jest chyba tam do 65 W, tak jak nam tutaj pokazuje przy USB-C. Więc wychodzi na to, że on 12 V powinien mieć na wyjściu maksymalnie. Standard 12-woltowy, no tutaj tego nie napisali, nie widzę tego. Ale tak podejrzewam, tu jest maksymalnie nawet na przodzie do 65 W, więc myślę, że to jest maksymalnie 12 V. Dobra, to mniej więcej to wiemy. Fast charge, jak widać, działa tutaj elegancko, już powinniśmy mieć tych procentów znacznie więcej. Zobaczmy sobie. 34, widzicie, jak to zapieprza? Naprawdę szybkie. Dobra, to sobie odłączymy na razie. Sprawdzimy transmisję danych. W komputerze mamy USB typu C, ale mamy też zwykłe USB. Ja sobie podłączę to najpierw pod zwykłe USB do komputerka. Tutaj już mamy to wpięte.
Przesunę trochę laptopa, tak żebyście widzieli. Tu jest spięta i tu mamy końcówkę, nie tą, bo to jest Lightning. Lightning nie podłączymy do tego smartfona, ale zwykłe, bez problemu, USB-C. No i mamy, super. I on nam się powinien zaraz tu pojawić. O, transfer plików. Wybieramy. No i tutaj nam się pojawi komputer, w komputerze jako dysk. Mamy już dysk, super, możemy wejść. No i spróbujemy sobie jakiś plik zgrać. Jakiś duży plik najlepiej, może z kamera. Z folderu kamera, to tutaj powinny być jakieś pliki wideo też. Sobie je posortuję według rozmiaru. O, jest ich tutaj dużo. Tam mam chyba 60 giga danych. Nie chce mi się szukać jakiegoś programu, który by mi transmisję pokazał. To skopiujemy sobie plik, który ma dokładnie chyba 2,6 giga i włączymy stoper. Czyli dajemy tak kopiowanie i tutaj damy start na smartfonie. Zobaczymy, ile to potrwa. W tej chwili przerzucam dane z telefonu właśnie tym naszym kabelkiem od Montisa. Sami widzicie, jest podłączone, stoper leci i kopiujemy sobie to do komputera na dysk NVMe. Oczywiście komputer to nie jest jakieś padło, to jest dosyć fajny sprzęt. No zobaczymy zaraz, jaką prędkość tutaj otrzymamy. Także kopiujemy. Możemy jeszcze w odwrotną stronę też skopiować, ale to myślę, że wynik będzie bardzo podobny. Na razie interesuje nas przerzucanie do komputera, bo to zazwyczaj się robi. Rzadko kiedy przerzucamy do telefonu. No mamy minutę i już ponad połowa, większa połowa danych już jest przerzucona. Czyli muszę przyznać, że całkiem szybki jest ten kabelek. Niepotrzebnie stoper uruchamiałem, przecież tu jest też licznik czasu. Chociaż tyle podali, nie? Pod Windowsem. Można by poszukać jakiś program, który by nam podawał tutaj tą prędkość. Nie wiem, czemu to ta komanda nie podaje. Byłem przekonany, że pokaże nam prędkość kopiowania, ale widocznie to działa tylko po FTP-ie. No i dobra. Mamy minutę 35. Nieźle. Jeszcze zobaczmy sobie prawdziwą wielkość pliku, bo tutaj czasami lubi pokazywać jakieś dziwne rzeczy w Total Commanderze. Tak, 2,68 giga. Dokładnie. Sprawdziliśmy. I tak, prędkość ze zwykłego USB do USB typu C jest, myślę, całkiem ciekawa. Dobra. Fast Chat działa. Działa też kopiowanie danych bardzo szybko. Więc ja myślę, że ten kabelek jest całkiem spoko. No i plus jeszcze możliwość tutaj zmieniania tych końcówek. Przynajmniej z jednej strony mi się końcówka przydała. No jakby miał Apple, no to wiadomo, bym sobie też wykorzystał USB Lightning. Czyli kabelek ogólnie i ładuje szybko, i dosyć szybko przesyła dane. Także dzięki, do następnego filmu, cześć.